Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym 47. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu gamingmusic.pl. Z tej strony wita was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... A jak zawsze sympatycznie kłania się w pas wasz oddany samuraj Mariusz Borkowski. Cześć. Cześć, witamy serdecznie. No, nagrywamy po dosyć dłuższej, niezapowiedzianej przez nas przerwie. Choć podcast się pojawia zaraz po tym, o czym rozmawialiśmy, o problemie z muzyką do CRPG. Dokładnie. Tak, mniej więcej tak jak Paweł mówi, tak, nagrywamy tak, dłuższej przerwie. Mamy dłuższą przerwę, ale związana była z kilkoma rzeczami. No pierwsza z nich raczej wiadoma, czyli niezbyt ciekawa sytuacja na świecie, to co się dzieje u nas za granicą. Słuchajcie, nie przedłużając, mogę jedynie powiedzieć, my jako gracze też powinniśmy wspierać naszych sąsiadów jak tylko się da. Także wchodźcie na różnego rodzaju zbiórki, niezbiórki. Pomagajcie jak tylko możecie, również trzymamy kciuki, żeby ta sytuacja, ta wojna się skończyła jak najszybciej. Tak, bo... Niemniej jednak z uśmiechem na twarzy patrzymy w przyszłość, że wszystko będzie dobrze. Dokładnie. I też nagrywamy dla was, żeby umilić wam czas, za co wam serdecznie dziękujemy, że właśnie poświęcacie dokładnie nam ten czas. Bardzo serdecznie wam za to dziękujemy i pamiętajcie, dbajcie o siebie i dbajcie o najbliższych. No i dbajcie również, to też jest bardzo ważne, o swoje zdrowie, również psychiczne. To jest klucz. A drugi powód jest taki, że ten odcinek nagrywamy jakoś ze dwa tygodnie, dobrze je liczę? Tak, chyba ze dwa tygodnie tak. Po Game Music Festival, który miał miejsce w Londynie. Także musieliśmy trochę nabrać siły, ogarnąć się i dopiero wtedy mogliśmy ruszyć z jakimikolwiek nagraniem. Bo się działo, z Pawłem byliśmy i będziemy też niebawem rozmawiać z naszymi specjalnymi gośćmi o festiwalu w Londynie, bo sądzę, że jest o czym rozmawiać. Oj, dokładnie. Działo się dużo rzeczy. Ci, którzy nie byli, niech żałują. To tylko tyle mogę powiedzieć na ten moment. Powiem tak, działo się i też jakby rozumiem niektóre osoby, które zdecydowały się nie przylecieć. Dla mnie to jest w pełni zrozumiałe. Nie ma sprawiedliwości. Były naprawdę osoby nawet ze Stanów Zjednoczonych, nasi stali goście festiwalu, między innymi też z Polski były osoby z Francji, z innych zakątków Europy, tak więc jeżeli nas słuchacie i byliście na festiwalu, bardzo serdecznie kłaniamy się w pas i dziękujemy, że zdecydowaliście się z nami świętować muzykę do gier na żywo. Dokładnie, bardzo wam serdecznie dziękujemy. No dobra, jedziemy z tematem, nagrywamy kolejny odcinek, dosyć szczególny bym powiedział, tak, bo też dotyczy progu, bardzo... progu pewnej ważnej premiery, prawdę mówiąc ten odcinek pojawia się w dniu premiery, o grze, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, w sumie o całej serii będziemy obchodzi w tym roku swoje duże święto, ale zanim do tego dojdziemy, tradycyjnie, Mariusz, co u ciebie było słychać? Pawle, ja po prostu jestem przeszczęśliwy, tak więc do mojej skromnej biblioteki płytowej trafiła pozycja Soul Age Original Soundtrack Cannes Super Session. Okay. Masumi Ito, Akihata, Yoshiko Ito, Taku Iwasaki i Batunmaru. No, powiem tak, na pozyskanie tego albumu czekałem połowę swojego życia. No serio, jest to takie nie tylko taka nostalgiczna podróż do czasów, kiedy będąc nastolatkiem zagrywałem na konsoli Sony PlayStation i
a również jako ówczesny fan marki Soul Age, Soul Blade. No w skrócie o samej płycie mogę powiedzieć, że jest to no, taka kompilacja utworów pochodzącej z gry, no ale w aranżacjach wykonanych przez sesyjnych muzyków. No i tak na albumie usłyszymy wiele gatunków muzycznych, począwszy od rocka progresywnego po instrumenty dalekiej Azji, ale tak jednym zdaniem no to jest taka obowiązkowa pozycja dla każdego sympatyka marki Soul Calibur. Wówczas to była pierwsza odsłona Soul Age, Soul Blade na zachodzie. No i też jakby chciałbym z tego miejsca podziękować naszej koleżance Freak Chicken z Discorda Game Music no za pomoc w zdobyciu tego albumu. Tak więc bardzo ci serdecznie dziękuję, że się udało. I bardzo zachęcam do odsłuchania tej płyty. Jeżeli chodzi o drugi album, to nie będzie związane z grami wideo. Mianowicie chodzi o Lily May, Other Gears. A no na artystkę natrafiłem całkiem przypadkiem jakieś 2 lata temu, kiedy zacząłem się interesować wytwórnią muzyczną Jacka White'a, no którego celem jest takie promowanie lokalnych artystów. Z tego co pamiętam, ta wytwórnia, ona nie jest chyba w Detroit, jeżeli mnie pamięć nie myli. I będąc jakby ostatnio w Londynie w związku z Game Music Festival, no odwiedziłem sklep The Tour Man Records, no który jest takim jedynym miejscem w Europie, gdzie udało mi się kupić ostatnią płytę wspomnianej tutaj artystki. No i sam album to takie jest połączenie gatunków współczesnego country z muzyką folkową, no a momentami artystka sięga nawet po rock. No zaś sama płyta The Other Girls to list taki do odważnych kobiet walczących na co dzień o siebie i o swoje miejsce w tych jakże niepewnych dla nas wszystkich czasach. No i serdecznie polecam wszystkim osobom szukającym naprawdę takich nowych doznań muzycznych. I jeżeli chodzi o polecajki to w skrócie, no to były moje dwie pozycje, a muszę przyznać, że no mam mnóstwo płyt teraz do odsłuchiwania, tak więc spodziewajcie się w kolejnych odcinkach podcastu kolejnych ode mnie, tak sądzę, ciekawych propozycji. Pawle. No i to była solidna polecajka. Ode mnie również. Jeden album związany z grą, a drugi album nie. Zacznę od tej niegrowej pozycji. Mianowicie jakoś przed nagraniem tego soundtracku udałem się do kina na najnowszego Batmana. No. A wcześniej, zanim to się stało, przesłuchałem sobie album z muzyką Michaela Giacchino i chyba... Okej, przyznam się szczerze, te pierwsze zapowiedzi, jeśli chodzi o nowego Batmana, były dla mnie takie, no, znajdowało się to u mnie pod takim wielkim znakiem zapytania. Tak, byłem sceptyczny, to wszystko znajdowało się tak pod takim dużym znakiem zapytania, czy to rzeczywiście wyjdzie, czy nie. Ale posłuchałem sobie muzyki i te moje obawy troszkę się zmniejszyły. Znaczy naprawdę, to jest... Ten album robi już przed premierą duże wrażenie, ale kiedy w końcu obejrzałem film i zobaczyłem w końcu kontekst, w którym pojawiła się również muzyka, zobaczyłem, okej, to jest jeden z najlepszych albumów, jaki wyszedł w tym roku, a mamy dopiero marzec. Ale filmowe czy ogólnie? W tym roku. Okej, to bardzo mocne słowo. Ja to mówię naprawdę serio. To ja mam pewnym problem z muzyką z Batmana, ponieważ wszyscy kompozytorzy, którzy próbowali podejść do tych motywów, to jednak starali się odwzorować taki klimaty z komiksu, ale nie takie mroczne klimaty, tylko takie właśnie... A Daniel Elfman w pierwszych dwóch Batmanach nie uważa, że jest mroczny? Nie specjalnie mi się podobał Elfman. Okej, znaczy, to jest ciekawe. Znaczy, okej, Elfman naprawdę zrobił fajną robotę i ja to przybiłem piątkę. Naprawdę zrobił fantastyczną rzecz, ale myślę, że Giacchino zrobił coś, czego Elfman nie zrobił. Giacchino oddał nie tylko klimat samego komiksu o Batmanie, ale również tego brudnego
zepsutego miasta Gotham i samego Batmana, który no, tak żyje między między życiem Bruce'a Wayne'a, który też przeżył dramat, a tym myślicielem, który pojawia się wieczorem. Zresztą, zwłaszcza byłeś na Batmanie? Nie, dosłownie nagrywamy przed dzień wyjścia do kina. Okej, okay, dobra. Wiesz co, jedną rzecz ci mogę powiedzieć. To nie jest spoiler, bo to jest scena, która pojawia się na samym początku filmu. Mianowicie widać takie scenki, gdzie rzeźmieszcy łażą po Gotham i wiesz, terroryzują tam jego mieszkańców. Jest jakiś facet, który obrabia jakiś sklep, są jacyś chuligani, którzy piszą graffiti. I jest taki moment, kiedy pojawia się na niebie znak Batmana. Tak, znany wszystkim znak Batmana. I gra motyw Batmana autorstwa Giacchino i idealnie pasuje do tego obrazka. On jest taki bardzo niepewny, nie dość, że mroczny, ale też jest... Groteskowy? Nie? By powiedział, jest mroczny, ale nie nazbyt groteskowy. To jest akurat co innego. Ja bym powiedział, że on buduje takie napięcie właśnie niepewności tego, co się dzieje, tego, czego nie widzisz, no nie? Mianowicie jesteś, wiesz, jak w jakimś ciemnym zaułku i nie masz bladego pojęcia, czy Batman ci nie wyskoczy za chwilę właśnie z tych cieni. I ci przestępcy właśnie tak się zachowują. Patrzą na ten znak na początku, tak patrzą na ten znak na niebie i później patrzą na jakieś, wiesz, ciemne uliczki, czy ciemne kąty, się zastanawiam, czy tam Batmana nie ma. No mówię ci, ludzie, którzy robią pod siebie... widząc tylko sam znak i jeszcze ta muzyka, która robi ten klimat, to jest po prostu niesamowitego. Ale ja sobie teraz wyobraziłem, a wyobraź sobie taką sytuację, że wiesz, mówimy cały czas o filmie i o postaci fikcyjnej, ale wyobraź sobie taką sytuację. Jesteś w realnym świecie, faktycznie te bandziory tam widzą ten znak, ale nie mają tej muzyki, wiesz, jest taka cisza ulica, wiesz, i... Tak. Tak teraz wyobraziłem. Czyli jednak muzyka to jest magia. Muzyka to jest magia. Mówi wszystko, pokazuje wszystko. Sam album naprawdę brzmi świetnie, ale jak poznacie jeszcze kontekst... polecałem, tak skromnie się tutaj taki skromnie. Ale tak, rzeczywiście, jeśli poznacie kontekst tej muzyki, no to już będziecie wiedzieli, o czym mówię. I jeszcze jedna rzecz a propos tego, miałem pewien dysonans poznawczy, bo na jakieś 2-3 tygodnie przed pójściem do kina na Batmana byłem na Spider-Manie, również z muzyką Giacchino. No tylko, wiesz, z jednej strony taki, to jest ta muzyka komiksowa w cudzysłowie, o którym powiedziałem, czyli jest takie trochę zawadiacka. Ja bym powiedział, że kolorowa jest mocno. Kolorowa, dużo akcji i tak dalej, a z drugiej strony mam innego Giacchino, którego wcześniej w ogóle nie znałem. Bo to, co jest ważne podkreślenia, Michael Giacchino jest autorem muzyki do wielu filmów animowanych, tam Odlot, Ratatouille i Niemomocni, ale także współtworzył muzykę do Medal of Honor i Call of Duty, ale myślę, że to, co zrobił przy Batmanie, to jest w ogóle coś zupełnie innego. W ogóle w innym kierunku poszedł i myślę, że poszło tu mu naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Nawet tam słychać, jeżeli znacie twórczość naszego polskiego wielkiego artysty, kompozytora Wojciecha Kilara, tak, to nawet czuć takie nawiązania do jego twórczości. Mhm. Dokładnie. No. Także mówię, muzyka Batmana... No to się rozgadałeś o tym Batmanie. A to są Michael Giacchino, no przepraszam, ale musiałem. Nie, dobrze, i w końcu to powiedziałem. A druga polecajka ma trochę cokolwiek, coś wspólnego z naszym festiwalem, bo jakoś chwilę po koncercie z muzyką z Cupheada poszliśmy za kulisy z Anią i powiedziała, że to był najlepszy koncert, na jakim była. Ona lubi takie klimaty właśnie jazzowe, taki Nowy Orlean i tak dalej. I tak do głowy mi przyszła pewna myśl: Anio, a czy chciałabyś posłuchać sobie jeszcze jakiejś fajnej muzyki jazzowej? Ja powiedziała chętnie i puściłem jej album z muzyką do Jacka Orlando. No proszę. Album z muzyką Jacka Orlando, muzyka autorstwa Harolda Flettenmeyera. Niektórzy mogą go kojarzyć z muzyką z Gliniarza Beverly Hills, ale muzyka z Jacka Orlando towarzyszy mi chyba w zasadzie od samego początku.
Kiedy w pierwszy raz tę grę zagrałem, jest tam smooth jazz, jest trochę ten klimat chicagowskiego jazzu. To jest coś nowego. Ale naprawdę, ja powracam do tego soundtracku tak często, jak to jest tylko możliwe i bardzo, ale to bardzo bym chciał, żeby zagrać kiedykolwiek w grę, która miałaby porównywalną muzykę, porównywalny klimat. Takiego, wiesz, jazz połączony z klimatami noir. No, coś tam próbowano zrobić w przypadku LA Noir, ale to nie było to samo. Przykro mi. Dla mnie jednak muzyka Jacques Orlando znajduje się na samej topce, jeśli chodzi o tego typu gry. Rozgadaliśmy się strasznie, ale mamy duży temat do przegadania. I to bardzo, bardzo ważny temat, ponieważ w tym roku swoje 30-lecie obchodzi nasz mały różowy kumpel, mianowicie Kirby. Taka kuleczka. Taka bardzo kuleczka. Sympatyczna kuleczka. Kuleczka bardzo, bardzo rozładowana. Ja bym jeszcze taki wstęp zrobił, bo do naszych drogich słuchaczy też widzów na YouTubie, bo czasami też dochodzą nas takie komentarze, że może przesadzamy faktycznie z tymi japońskimi produkcjami, że o nich rozmawiamy. No, staramy się z Pawłem tutaj znaleźć ten balans, tak? Bo też wiemy, że wśród naszych słuchaczy i też widzów są osoby, które się wychowywały na tej japońskich produkcjach i też równocześnie na tej muzyce i staramy się ten balans, dlatego też musimy o jednej rzeczy pamiętać, że raczej być może niektóre osoby się z tym nie zgodzą, ale prawda jest taka, że kolebką muzyki do gier to jest Japonia. Mhm. Oni tutaj zainspirowali Zachód, który ewidentnie teraz widać, jak to wygląda, jaki jest balans. Oni jakby stworzyli ten cały, nie wiem, jeżeli to można nazwać taki gatunek, jak się zwie, muzyka do gier. Oni są jako jedynymi, którzy produkują na skalę światową muzykę do gier na nośnikach fizycznych w dalszym ciągu. No i dlatego też rozmawiamy, wracamy czasami do tych marek japońskich, żeby troszeczkę poedukować, opowiedzieć i zachęcić do przesłuchania tych produkcji, bo uważamy z Pawłem zawsze, że warto im poświęcić czas. No i też widać teraz, jak troszeczkę ten rynek japoński gier trochę podupadł. Niektóre produkcje starają się podnieść tego giganta z nóg. No, z jakim wynikiem to sami chyba widzimy. I niestety też to trochę się przekłada na muzykę, która, no prawda jest taka, że na chwilę obecną jednak Zachód pod wieloma względami no tutaj nas obsypuje świetnymi ścieżkami dźwiękowymi, ale głównie niezależne gry, którzy kompozytorzy się właśnie głównie inspirowali na japońskich kompozytorach, to trzeba też śmiało powiedzieć. Dlatego też tutaj staramy się z Pawłem czasami takie nawiązania do tych japońskich produkcji i też serię wam opowiedzieć. Tak więc mamy nadzieję, że ten dzisiejszy temat o Kirby wam się spodoba, bo naprawdę sądzimy z Pawłem, że warto poświęcić mu czas. Tak więc Pawle, oddaję ci głos teraz. Tak jeszcze dodam, jeśli poczytacie sobie wywiady z kompozytorami muzyki do gier, jakimkolwiek zachodnim kompozytorem, to zdecydowana większość z nich będzie powoływała się na gry, które pojawiły się na konsole Nintendo albo właśnie na Sega. Bo to jest takie nawiązanie do ich tam czasów dzieciństwa, czasów młodości i bardzo chcą tak jak Mariusz powiedział, chcą często dorównać swoim idolom z Japonii. No i też to widać po japońskich twórcach, że no niby ten Zachód do nich dotarł i też próbują takie zachodnie klimaty odtworzyć, ale nadal są takie osoby, które jednak wracają do korzeni twórczości swoich senseiów, swoich nauczycieli czy swoich idoli. O czym ja mówiłem? A, właśnie. 35 lat. Okej, 30, ale się rozpędziłem. 30. Pamiętam, bo kilka lat temu dosłownie obchodziliśmy 25-lecie Kirby'ego, tak, i wtedy był koncert nawet. Koncert. Tak. Mm-hmm, dokładnie.
No zresztą teraz będzie, tak? Tak, właśnie o tym chciałem powiedzieć. Jest wiele, wiele powodów, o których właśnie będziemy rozmawiać o Kirby'm. Pierwszym jest właśnie to, że w sierpniu odbędzie się koncert z muzyką z Kirby'ego na 30-lecie. Koncert, co jest ważne, będzie dostępny na żywo, online, więc każdy będzie mógł sobie ten koncert obejrzeć. Myślę, że trochę poszli w ślady Segi, która zrobiła na 30-lecie Sonika podobny koncert. W końcu ktoś pomyślał, że powinno się. Znaczy, gdzie są moje koncerty z Marianami i Zelda? Właśnie, jeśli zobaczycie sobie na to, jak wyglądały te okrągłe rocznice innych tytułów od Nintendo, czyli właśnie Mario, The Legend of Zelda czy Metroid, no to możecie zobaczyć, że w przypadku Kirby'ego w końcu ktoś rzeczywiście poszedł po rozum do głowy i powiedział, ej, warto byłoby zrobić coś więcej. Także koncert jest jednym z tego typu działalności, ale druga rzecz, również warta wspomnienia, mianowicie w dniu, kiedy będziecie słuchać tego odcinka, swoją premierę będzie miało Kirby and the Forgotten Land na Nintendo Switch. Mieliśmy okazję zagrać w demo i tutaj pytanie do ciebie, Mariusz, jak ty oceniasz wstępnie? Ale to czekaj, bo się tak bo chcesz na razie, chciałbyś od tego zacząć? W skrócie. Okej. Oczywiście jeszcze będziemy się odwoływać do Forgotten Land, ale tak na ten chwilę, Ja się też zastanawiam, Pawle, czy byśmy nie chcieli też zacząć od tego, czym jest tak naprawdę Kirby, bo zaczniemy jakby zagłębiać się w meandry tej postaci. A nasi słuchacze może nie wiedzą, kim jest Kirby, jak w ogóle cała geneza powstania, tak więc nie wiem, czy chcesz faktycznie, żebym zaczął od swoich tych, czy wolałbyś jednak zmienić tor dzisiejszego odcinka i nie wiem, zacząć historii. Tak? Okej, dobra, uczciwe rzeczywiście, możemy powiedzieć o tym, czym jest Kirby. Bo faktycznie, bo może nasi słuchacze i widzowie nie wiedzą, kim jest Kirby, chociaż sądzę, co jest skandalem. Tak, nadrabiajcie po odcinku. Też sądzę, że warto byłoby i też byłoby to w porządku też dla osób, które nie wiedzą. No okej, dobra. Co to jest? To od samego początku Kirby jest to platformów. Jest to action platform. Tak chyba ten gatunek możemy nazwać. Jest to platformówka połączona z grą akcji. Side-scroller stworzony przez HAL Laboratory i wydany przez Nintendo. To jest ważne podkreślenia, bo jeśli chodzi o takie marki. Tak, bo oni współpracowali, bo dokładnie. HAL Roboty to jest takie niezależne studio i ono jakby współpracuje bezpośrednio. Dokładnie, bo takie marki jak Mario, Zelda i Metroid oczywiście powstawały przez Nintendo, natomiast Kirby jest twórczością HAL Laboratory. A pamiętasz, kto powołał do życia Kirby'ego? Zawsze mi wyskakuje jego nazwisko. Okej, To jest dramat. Słuchajcie, to jest w ogóle ciekawostka. W wieku 19 lat. Tak. Masahiro Sakurai. Tak. Ojciec Super Smasha, bro. Stworzył postać Kirby'ego. W ogóle się wzorowali na postaci Twinkle Popo. Była taka postać w magazynie, była też taka różowa poświata, taki duch i oni się wzorowali. A na przykład jeszcze ci jedno pytanie zadam. Czy kojarzysz może skąd nazwa Kirby'ego pojawiła się? Taka legenda, że poprawnie się oczywiście, jeśli się pomylę, ale ich prawnik... Nie pamiętam, czy Nintendo, czy HAL nazywał się Kirby. Prawdopodobnie są różne wersje. Ty znasz taką wersję? Tak, ja znam tą wersję, że prawnik Nintendo miał na nazwisko Kirby i pomógł im w jednej z większych spraw. A ja pamiętam... Czekaj. Już wiem, o kogo ci chodzi. Wtedy jak było z Donkey Kongiem było. A jeszcze inną słyszałem. Słyszałem o tym, że podobno, bo w Japonii była bardzo popularna marka, która się zajmowała produkcją odkurzaczy, która się nazywała Kirby Company.
I zacznie przez to, że Kirby pochłania, bo też trzeba bardzo ważną rzecz zauważyć, że to nie jest taka zwykła różowa kulka, która sobie tam fruwa i skacze. Ona pochłania. Ona pochłania ustami wszystko. To jest huragan. To jest chodzący odkurzacz. Dosłownie. I mi się wydaje, że wiecie, no każdy sobie dopowie inną wersję, tak sądzę. I ciężko, nie ma jednej wersji. To jest... No, pamiętajmy, że to był pierwsza gra pojawiła się w 1992 roku. To był Kirby Dream Land, wspomniany właśnie przez... Na Game Boya. Na Game Boya, dokładnie. I też jakby taki pomysł, z tego co pamiętam, był taki, że ta miała być gra taka łatwa, platformowa, nieskomplikowana, bo wiemy, że w tamtym okresie Mario już od dłuższego czasu panował, ale to była bardzo trudna Tak, Mario był trudną grą, The Legend of Zelda wymagała też pewnego pomyślunku, no i Metroid to było jakieś nieporozumienie, bo miałeś mimo wszystko ogromną mapę w cudzysłowie, którą też trzeba było odkrywać na różne sposoby. A Kirby miał być taką bardzo, ale to bardzo prostą platformówką na zasadzie idź w prawo i wchłaniaj wszystko to, co się znajduje na twojej drodze. No, tak jak Paweł mówił, to tak właśnie było. No nie wiem, no sądzę, że tak w skrócie to wystarczy, jeżeli chcieli. No i też trzeba pamiętać, 8-16-bitowa to była gra. Nie wiem... Czy jest coś jeszcze warto tutaj do powiedzenia? Myślę, że tutaj w trakcie całego odcinka będziemy dalej rozwijać. Dokładnie, bo mamy do omówienia 30 lat mimo wszystko no, Kirby'ego, tej małej różowej kuleczki. Też pod kątem muzyki. I właśnie dokładnie. Tutaj, no, ale to o muzyce za chwilę będziemy rozmawiać z Pawłem. Dokładnie, to za chwilę o tym, ale zanim przejdziemy oczywiście do omawiania wszystkich prawie gier z Kirby'em, oczywiście z tej głównej osi czasu, bo gdybyśmy mieli jeszcze obgadywać wszystkie spin-offy, to no, poświęcilibyśmy na to jakieś 5 godzin. Ale tu do ciebie mam pytanie, Mariusz. Jak twoja przygoda z Kirbym się zaczęła? Tradycyjnie. Ja właśnie się zastanawiałem, jak to w ogóle wyglądała ta moja miłość do Kirby'ego i powiem wam tak, że ja finalnie ograłem tylko, już to od razu powiem, finalnie ograłem tylko dwie wersje Kirby'ego. Pozostałe no, ominąłem, bo to był taki okres, kiedy jeżeli jak się już Sony PlayStation pojawiło, to niestety moje oczy były zwrócone ku jednej konsoli i no niestety Nintendo 64 ominąłem, wszystkie praktycznie gry i tak samo na Nintendo Wii. No i tylko w międzyczasie ja wiem, że jeszcze na Nintendo DS-a i na Game Boy Advance'a też się pojawiły później kolejne jakieś tam iteracje tego uroczego bohatera. Ale jednak no, niestety mnóstwo gier ominąłem z tej serii i jedyne jakie ograłem, a pierwszą grą, którą była, no to była oryginalna gra Kirby the Dream Land z 1992 roku z muzyką kompozytora Juna Ishikawy. No on jakby stworzył te takie najbardziej legendarne chyba motywy główne, ten temat główny. Tak, to jest nazwisko, które trzeba wręcz zapamiętać, bo to jest człowiek, który... No rzeczywiście, stworzył muzykę do Kirby'ego i był z tą serią przez bardzo, ale dużo, to bardzo długi no, okres, on tam tak. Później też się pojawiał niekiedy w niektórych odsłonach. Natomiast ja pamiętam, że to była moja takie moje pierwsze zetknięcie i też to były też takie czasy, jak miałem właśnie tego Game Boya, to był taki moment, że grało się praktycznie we wszystko. Nie wiedziałeś, co to była za gra, tylko się cieszyłeś z tego, że miałeś nową grę, wkładałeś ten kadridż do konsolki i się grało wtedy. Pamiętam, że mam takie pozytywne... Starałem się właśnie przygotowując się do tego odcinka wrócić trochę wstecz i pamiętam, że mam takie pozytywne wspomnienia, ponieważ tak jak bardzo lubiłem Super Mario Land i dalej uważam, że to jest jedna z moich ulubionych platformowych gier, no to Kirby mnie oczarował no, samą postacią, tak? I tymi elementami, które no, wcześniej no, nigdzie nie były jakby wyeksponowane, tak? Że ta postać tak latała bez używania jakichś przedmiotów dodatkowych, wchłaniała te postacie i je wypluwała. Tak, czyli jednym słowem to był taki chodząca broń z nieskończoną amunicją.
I pamiętam, że ta gra była dosyć łatwa, ale później jak się ją skończyło, to odblokowywało się ten tryb trudniejszy. No i wtedy już faktycznie gra trochę pokazywała ci palcem, że to już tak niełatwo będzie teraz. Teraz mam bardzo miłe wspomnienia związane z tą pierwszą odsłoną, tą odsłoną taką oryginalną. No i w związku z tym też samą muzyką, bo nawet do dzisiaj pamiętam ten temat główny. On się później się praktycznie w większości odsłonach pojawia, w Super Smashu się pojawia. No i później jeszcze jest ten taki temat zwieńczający wygraną, tak? Tak, że Kirby sobie tańczy. Dokładnie, Kirby sobie tańczy. No plus jeszcze jest motyw z królem DDD na przykład, też się pojawił w kilku grach. Było. No i później z tym całym rycerzem, tak, który był... Meta Knight, no, z którym Kirby walczył niejednokrotnie. No a i następnie przeskoczyłem później na drugą część, już to było 95 rok, to już była dwójka kompozytorów, było Hirozaku Ando i ta Tadashi Ikegam. No w międzyczasie jeszcze się na NES-a pojawiła odsłona, która jakby nie była związana chyba głównie z tą linią fabularną. Natomiast już trójka pojawiła się w 1997 roku na SNES-a. No i nie miałem już okazji zagrać. Tak więc moja historia jest naprawdę krótka, jeżeli chodzi o Kirby'ego, tylko te dwie części. Ja te poprzednie części, powiem ci, no tak jak mówię, no ominąłem z tego względu, że moje oczy były głównie skupione ku jednej konsoli, ewentualnie jak się pojawił później jeszcze, no Game Boy Advance'a też niestety ominąłem. Później dopiero Nintendo DS wywrócił do góry nogami patrzenie znowu na gry wideo trochę z innej perspektywy, ale nawet i tam się nie udało mi jakby odzyskać ten stracony czas i zagrać w te poprzednie odsłony czy tam w przyszłe odsłony. Dlatego powiem szczerze, że ja się bardzo cieszę z tej nowej odsłony Kirby'ego. To jest chyba taki Kirby, o którego ja walczyłem. Ale o tym za chwilę z Pawłem będziemy rozmawiać. Pawle, a jak u ciebie ta historia? Bo ja wiem, że ty chyba jesteś bardziej hardkorowym graczem Kirby'ego. Wiesz co, mówisz hardkorowy gracz w kontekście Kirby'ego, to brzmi bardzo dziwnie, bo to jest to, co Mariusz powiedział, że ta gra jest bardzo prosta. Ona była przeznaczona dla najmłodszego, dla mniej wymagającego gracza. Dlatego mówisz, że mówiąc o tym, że to jest gra dla hardkorowców, to trochę przesada, ale no cóż. Jedna rzecz do powiedzenia. Ty pamiętaj, że masz Kirby'ego również na Switcha, Switch Online, na emulatorze SNES-a i będziesz miał później na Nintendo 64. Ty to pamiętaj o tym. No to będę mógł sobie odzyskać. No i też jest na Switcha wersje te takie współczesne, ale one są trochę dla mnie za bardzo takie... No widać ewidentnie, że na takiego dla młodszego gracza są postawione i niestety nie. Okej, jeśli chodzi o moją przygodę z Kirby'm, no to jest akurat prawda. Tutaj ta moja przygoda trwa troszkę dłużej i wydaje mi się, że moja pierwsza gra z Kirby'm to był Kirby's Adventure na Pegasusa. Na Pegasusie w to grałem, tylko wiadomo, ja byłem jeszcze gówniakiem i nie miałem takiej informacji, że Kirby jest taką bardzo znaną osobistością i ludzie się o niego zabijają. I to była moja pierwsza przygoda z tą różową kuleczką i mega mi się ona spodobała. Przyszedłem ją wtedy w całości. Pamiętam, że jeszcze od kolegi na koloniach graliśmy w Kirby's Dream Land, ale nie pamiętam właśnie, czy w dwójkę, czy w jedynkę. Wydaje mi się, że to była dwójka. No jeśli się biegało po chomikiem, to chyba była dwójka, tak mi się wydaje. Tak. To już w dwójce było. Okej. A później jakoś, no cóż, okres SNES-a i Nintendo 64 również mnie ominął. Dopiero przy Game Boy Advance udało mi się natrafić na... Teraz próbuję sobie przypomnieć, chyba The Amazing Mirror, on się chyba tak nazywał. Nie pamiętam, w jakich okolicznościach dostałem tego kartridża, czy go kupiłem, czy coś.
czy go znalazłem w jakimś pudle, ale też mi się bardzo podobało. Podobała mi się przede wszystkim oprawa graficzna, ale też jak ta muzyka się zmieniała. To za chwilkę jeszcze o tym dopowiem. Mhm. Masz rację, na Game Boy Advance 2004 rok to był. Mhm, mhm, dokładnie. Ten okres na Wii trochę mi przepadł, przyznaję, bo na Wii miałem niewiele gier i takie naprawdę wyłowione, wiesz. Ja na Wii zbierałem takie naprawdę topowe gierki, jakie wtedy powychodziły, czyli No More Heroes, Mad World i tak dalej, a Kirby to tak znajdował się u mnie na tej liście jakoś tak dopiero w połowie, no przyznaję. Z bólem serca, ale no tak to wyglądało. Plus jeszcze ta dostępność tych gier na Nintendo Wii w Polsce była no żadna, powiem szczerze. Ale na szczęście na drugim biegunie miałem, nie przepraszam, jedną tylko grę na Wii miałem, ale to o tym za chwilkę. Na szczęście na drugim biegunie było również Nintendo DS, na którym pojawił się na przykład Mass Attack, który był naprawdę psychodeliczną grą, bo tam kierowało się poczynieniami iluś Kirby tak naprawdę. I druga taka gra to było Kirby Canvas Course. Wiesz na czym to polegało? Polegało to na tym, że Kirby rzeczywiście stał się tą kulką, nie miał nóg ani rąk, a jego poczynieniami kierowaliśmy, jakby to powiedzieć, kreśliliśmy na ekranie jego ścieżkę. Za pomocą rysika, dokładnie. Taką, wiesz, tęczową ścieżkę mu się kreśliło, a on sobie po prostu na niej biegał. To było fantastyczne. Ja się jednym słowem nie miał nóg ani rączek. Ja się tak bardzo dobrze bawiłem przy tej grze, że to jest niesamowite. Ja wiem, że później wyszło na Wii albo na Wii U. Nie, na Wii U chyba też wyszło Rainbow Course. Zdecydowanie lepiej wygląda, troszkę bardziej plastycznie pod kątem grafiki, naprawdę, bo to wyglądało jakby zlepione w modelinę. Jeśli ktoś nie grał, naprawdę serdecznie polecam. I jeden taki tytuł na Wii, o którym wspomniałem, który miałem, w którym grałem, to było Kirby's Epic Yarn. Powiem tak, słodkość wydobywająca się z tej gry sprawiała, że aż mnie zęby zabolały. A, to było włóczko, że to włóczko, tak. Świat cały, włóczki, okay. cały świat zbudowany na jakichś materiałach do szycia, z włóczki. No było po prostu przepiękne, przesłodkie i było takie, o Jezus. Ale naprawdę, ta słodkość bolała i to bardzo. Ale świetnie mi się w to grało. W ogóle we wszystkie gry z Kirby, które miały wbudowanego koopa, gra się naprawdę jeszcze lepiej. Ale Epic Yarn myślę miał chyba najfajniejszego koopa, tak mi się wydaje. Bo można było swojego partnera przerobić na taką kulkę dosłownie i rzucić przeciwnika. No ale no, mówię, trochę psychodeliczna gra, ale naprawdę bardzo sympatyczna. W dużym skrócie, tak wyglądało u nas to 30-lecie z Kirby, jeśli chodzi o same gry, ale teraz warto pomówić trochę o muzyce. I tutaj, Mariusz, mam do ciebie takie pytanie, bo nie wiem, czy ty zauważyłeś, ale chyba każda seria od Nintendo ma taki własny motyw. Już ci mówię, o co chodzi. To znaczy tak, Metroid ma taki... muzyka do Metroida cechuje się takim klimatem bardzo mrocznym i czuć po prostu tę pustkę w kosmosie. Muzyka z Zeldą, to jest typowa epicka przygoda. Mhm. A Mario to jest taka sympatyczna platformówka, taka bardzo, bardzo uniwersalna platformówka. Natomiast jeśli chodzi o gry z Kirby, i nie wiem, może ty też to zauważyłeś, może nie, ale ja to odbieram, że ta muzyka z gier z Kirby'ego bardzo nawiązuje do takich klimatów, nie wiem, takich marzeń sennych. Hmm, nie wiem, czy to zauważyłeś, że te są takie delikatne te nuty mimo wszystko. No miejscami, w niektórych miejscach oczywiście czuć to zwiększone tempo, zwłaszcza podczas walki na przykład z bossami, ale przede wszystkim czuć ten jakiś taki spokój, jakąś taką radość, takie, no jakbyś brał udział w jakimś śnie. Mm-hmm. Czy ty też coś takiego odebrałeś? To jest, co ty powiedziałeś, to powiem ci, że to byłaby ostatnia rzecz, jaka by mi przyszła do głowy, ale jak się tak trochę głębiej na tym zastanowić, to coś w tym jest. To znaczy, ja jeszcze bym zaczął od jednej rzeczy, bo też powiedzieliśmy, kim jest Kirby, ale jakie jest tak naprawdę takie troszeczkę podłoże dla
dla historii Kirby'ego, bo może to też rozjaśni naszym słuchaczom i też widzom w kwestii muzyki, bo zazwyczaj jest tak, że ten scenariusz i to, co się dzieje, i historia głównego bohatera też jest takim troszeczkę punktem wyjściowym do tego, jak później ta muzyka wygląda. No też trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że Kirby jest niemową. Chociaż tam nie wiem... W którychś grach tak zaczyna później no mówić i też w mandze, w serialach animowanych też Kirby mówił, tak? Ale z tego, co ja pamiętam, to w większości tytułach z tej marki Kirby był niemową. Tak, no to z albo niemową, albo może były jakieś teksty. No ale to też pokazuje, że nie było dialogów i też jakby muzyka znowu jest tym narratorem. Ona robi wszystko, ona jest odpowiedzialna za wszystko, bo ona buduje emocje, kreuje cały nawet świat za pomocą dźwięków, mimo tego, że ten świat, jaki zazwyczaj widzimy, jest bardzo mocno pastelowy, kolorowy. Ja bym jeszcze tutaj coś dodał, że to jest w ogóle bardzo zabawna sytuacja, no bo Kirby jest troszeczkę nastawiony dla młodszego grona widzów, graczy, ale mimo to sporo starszych graczy sięgnęło po tą grę, bo ona sprawia dużo przyjemności, dużo frajdy. No i też za chwilę o tym... Jest takim odstresowywaczem. Jest taką tą właśnie tą kuleczką, którą chwytamy w dłoni, żeby się odstresować w tym przypadku, to jest Kirby. Ale nie, ja bym dodał tutaj, że trzeba pamiętać o tym, że to się też dzieje, cała ta historia dzieje się Kirby'ego, że on sobie żyje gdzieś tam bardzo daleko wśród gwiazd na takiej dużej gwieździe niedaleko Ziemi, kurczę, taki może mały Piotruś, mały książę znaczy się. Ta planeta nazywa się Popstar i ma kształt wielkiej kraina gwiazdy. Marzeń, no, bo nazwijmy to, że ona jest taką krainą marzeń, mieszkańcy krainy snów. I tutaj właśnie chyba to jest nawiązanie do tego, co ty powiedziałeś, że ona jest troszeczkę taka może ospała to jest złe słowo, no, ale gdzieś jak jest taka na pograniczu snu i jawy. Dokładnie. No i że to, wiecie, są ludzie sobie tam delikatnie żyją, spokojnie, aż nawiedzają ich jakieś dziwne stwory, porywają te wszystkich mieszkańców, porywają gwiazdki i Kirby jako bohater swojego ludu wyrusza pomóc, żeby odzyskać tak skradzione gwiazdy i mieszkańców tej wyspy, czy tej planety. I ty pytasz się mnie o muzykę. No, ja starałem się, powiem tak, ja starałem się, bo tak Paweł słusznie zauważył, tych gier było multum. Gdybyśmy się mieli tylko skupić na tej głównej linii fabularnej, no to i tak się tam znajdzie koło chyba 10 pozycji, na które nie mamy dzisiaj czasu, żebyśmy omawiali, zresztą chyba nawet nie ma jakiegoś większego sensu, żebyśmy to robili, ale ja na przykład powiem tobie, że zamiast, wiesz, odsłuchiwać od samego początku wszystkie ścieżki dźwiękowe, które zostały wydane lub nieoficjalnie opublikowane, to ja uznałem, że sięgnę po prostu po album z koncertu na 25-lecie, który był wydany w 2017 roku. I ja wiem, że one, ja sobie zdaję z tego sprawę, że one były nagrane z udziałem orkiestry symfonicznej, dosyć pokaźnych rozmiarów, no ale tam są midleje, one, te aranżacje pokazują troszeczkę taki, powiedzmy, większy kontekst, jak ta muzyka zmieniała się na przestrzeni lat. I ja się na pewno mogę pod tym podpisać, co ty powiedziałeś, że faktycznie nie jest to taka typowa muzyka platformowa, bym to tak ujął. Też trzeba powiedzieć sobie szczerze, że te poprzednie części Kirby'ego ciężko ocenić, czy to są takie 100% gry platformowe, ponieważ teraz dopiero ta nowa odsłona, ona będzie pierwszą odsłoną w 3D, The Forgotten Lands, z tego co ja pamiętam. To jest pierwszy taki w pełni trójwymiarowy. To będzie pierwszy Kirby, nie w 3D, od razu powiem, bo
Na Nintendo 64 pojawił się The Crystal Shards i tam już mieliśmy Kirby'ego w 3D, a tutaj chodzi o coś zupełnie innego, mianowicie to, że Kirby porusza się w trzech wymiarach, dosłownie. Tak, tak, w trójwymiarze się porusza i to troszeczkę zmienia też koncept całego podejścia też do muzyki, tak sądzę, bo się wiele przez to zmienia i też jakby mamy w pełni taką kontrolę nad tym, co robimy, że mamy ten świat, że możemy praktycznie wszędzie skakać, przynajmniej tam, gdzie nam deweloperzy pozwolą. I jak słuchałem tej muzyki, to powiem ci, dla mnie to jest taka jedna wielka przygoda. To jest muzyka przygody. Ja wiem, że czasami jak ktoś usłyszy muzyka przygody, to ja zaraz myślę, o, Indiana Jones. No, teoretycznie nie, bo można powiedzieć tak i nie, bo z jednej strony nie mamy jakichś takich bardzo mocno wybijających się motywów głównych, heroiczne tematy, które mają nas popychać do przodu. No tam nie ma takiego motywu a la The Legend of Zelda. Tak, no nie ma. Nie ma, ale, to jest zupełnie innego. Ale ta muzyka jest taka bardzo ulotna, swawolna, momentami, bo to też zależy od której odsłony gry, momentami jest nawet taka, powiedzmy, mroczna, bo ze względu na niektórych antagonistów, jakich spotykamy na swojej drodze, ale mimo tego wszystko ona jest taka bardzo radosna. Ona jest bardzo radosna, te melodie są bardzo takie proste, nie ma tam żadnych skomplikowanych jakichś powiedzmy elementów związanych z pisaniem muzyki. Ona jednym słowem ma sprawiać nam radość. I to, co Paweł powiedział przed chwilą, że ona jest troszeczkę taka jakby wyciągnięta ze snu, to owszem jest tak, bo są niektóre takie utwory, które faktycznie tak brzmią, ale jak ja bym miał, wiesz, powiedzieć i podsumować, jak ona się zmieniała na przestrzeni lat, to powiem ci szczerze, że ona się zbytnio nie zmieniała. Tam nie ma jakiejś... I ja też chciałem, nie wiem, mogę powiedzieć troszeczkę przy Forgotten Land, że tam też słychać, że ta muzyka niewiele się zmieniła. To znaczy jest troszeczkę większy tam, powiedzmy, budżet na tą muzykę trochę słychać. Nie chcę na razie ją jakoś skreślać, nie chcę źle oceniać, bo tam w wersji demonstracyjnej są ledwo chyba 3 czy 4 plansze, które się, w sensie są dwa światy, a w tych światach są chyba dwie czy po dwie albo po cztery plansze, po dwie plansze na jeden świat. Chyba tak to wychodziło. I tam za wiele tej muzyki nie było. Więc ja też nie chciałbym, zanim ogramy z Pawłem wersję oficjalną, bym nie chciał się tutaj jakoś rozwodzić na ten temat. Niemniej jednak no, nie porwała mnie na razie ta muzyka w Forgotten Land. Znaczy słychać, że no to jest to, co się mówię, że ona jest radosna, ona jest taka ciepła, ona sobie leci w tle, nikomu nie przeszkadza, ale dalej jest ten problem, do którego czasami wracamy w naszych odcinkach podcastu, że Nintendo, nie wiem, no nie daje budżetu większego na tą muzykę. To znaczy widać, że w porównaniu do Super Mario Odyssey, która no muzyka tam jest, no stoi na wysokim poziomie. Dalej może to nie jest Mario Galaxy, tak? Ale słychać tam naprawdę, że budżet był na muzykę. Mam nadzieję, że to jest tylko takie złe moje pierwsze wrażenie, ale liczę na to, że w Forgotten Land no, usłyszę trochę więcej takich, powiedzmy, no więcej takich pomysłów na utwory różnorodne pod kątem jakichś takich, powiedzmy, nietypowych instrumentariów i że to nie będzie też taka muzyka samplowana, bo tam słychać, że no, dużo jest tych sampli. No nie wiem, no chciałbym na przykład też jakieś nawiązania do retro. Są słychać te utwory z tych starszych pozycji, no ale nie chcę tutaj się za bardzo teraz zapętlać, bo to zostawię może na moje pierwsze wrażenia za chwilę, o których będziemy rozmawiać. Ale tak jak mówię, podsumowując, niewiele się zmieniło moim zdaniem. Nie ma tu za bardzo dużej rewolucji, tak jak w przypadku innych znanych serii od Nintendo. Nie widzę tutaj żadnych dużych rewolucji. Mam takie wrażenie, że troszeczkę ta muzyka gdzieś stanęła w
przypadku Kirby'ego. Nie wiem, jak u ciebie to, Paweł, bo ty zaraz będziesz mógł od siebie coś dodać więcej. Oczywiście to nie jest jakiś zarzut, bo ta muzyka, tą muzykę się dalej bardzo dobrze słucha, ale może to, że jest też powód tego, że ciężko tą postać było w jakiś sposób ulepić na coś lepszego, znaczy na coś, nie wiem, coś, co by, nie wiem, może by zmieniło w tej serii. Moim zdaniem te Forgotten Land może dużo zmienić, ale w przypadku tych poprzednich części to widzieliśmy, że tam raz graliśmy włóczką, raz graliśmy Kirby'm, który nie ma rączek ani nóżek, czyli jednym słowem kulką graliśmy. No było mnóstwo różnych pomysłów, ale jakby ta konwencja zawsze była ta sama, tak? I też to ma z tą, związane z tą muzyką, że która no tam się niewiele moim zdaniem zmieniła. Nie wiem, jak to u ciebie, Pawle, było. No trochę mnie w szachu postawiłeś, jak powiedziałeś, że muzyka z Kirby'ego w ogóle nie ewoluuje i tak naprawdę stoi w miejscu. No ja bym powiedział trochę inaczej. To rzeczywiście, to jest prawda, że muzyka do serii gier z Kirby'em no, zawsze była skoczna, zawsze była melodyjna, zawsze była taka właśnie radosna, no, nie licząc tych takich momentów, kiedy walczyliśmy na przykład z bossem, tak? Albo działy się jakieś nieprzyjemne rzeczy, nie wiem, mieszkańcy Dreamlandu zostali wciągnięci do jakiejś czarnej dziury i tak dalej, i tak dalej. Ale ja bym nie powiedział, że ona się nie zmieniała tak w 100%, tak? Ona rzeczywiście jest dalej radośnie, jest śmiesznie, ale te melodie no jednak się między sobą się różnią, w jakiś sposób te dźwięki określają te gry. Ja jestem w stanie znaleźć różnicę między nie wiem, Kirby Superstar, a na przykład Epic Yarn, gdzie Epic Yarn jest chyba, wydaje mi się, pierwszą grą z tej serii, w której użyto dźwięków orkiestry. To nie wiem, czy ty to zauważyłeś, ja to zauważyłem, ale fakt faktem, no, Superstar jest bardziej dynamiczny, jest rzeczywiście taki bardziej przygodowy, Epic Yarn jest bardziej spokojny, jest wyluzowany, rzeczywiście brzmi trochę jak kołysanka. Także mówiąc o tym, że ta muzyka się za dużo nie zmieniła, no ja bym się tak mówię, w 100% tak bym się nie zgodził. Ale nadal jednak powiem rzeczywiście, Kirby cechuje się właśnie taką radością, taką skocznością i w ogóle takimi radosnymi klimatami. No niemniej jednak ta muzyka w każdej grze brzmi inaczej. Można w nich znaleźć takie motywy, które podobają nam się mniej lub bardziej. Jest ileś kombinacji, nawet na głupim YouTubie, gdzie ludzie wybierają sobie swoje ulubione kawałki z każdej gry, z każdej odsłony i te playlisty się cały czas aktualizują. Także no, nie powiedziałbym, że te gry się niczym między sobą nie różnią. Znaczy, wiesz co, mi trochę brakuje takiej różnorodności gatunkowej, tak? Że na przykład, nie wiem, słyszysz nagle, jesteś na jakiejś planszy i słyszysz ten, jak się to nazywało teraz, takie na przykład jakieś folkowe klimaty meksykańskie, tak? Albo, o to się chodzi. Wiesz, pod tym względem miałem na myśli, to znaczy to, co ty mówisz, to owszem, to się wszystko zmieniało, to znaczy zmieniał się pomysł, zmieniała się jakaś tam koncepcja, wiesz, używano może innej dynamiki. Czyli bardziej ci brakuje takiej różnorodności gatunkowej, tak? Gatunkowej muzycznej, tak? No bo na przykład jak popatrzysz na Mariana, to widać, na przykład, wiesz, Marian Super 3D World, no to tam przecież jest dużo muzyki big bandowej z kolei, tak? Znaczy, nie chcę przesadzać, że aż tak dużo, ale jest kilka utworów, które pokazują to dobitnie. I ja na przykład, wiesz, jak tak Kirby'ego słuchałem, to nie wiem, no nie znalazłem tego tam. Nie znalazłem na przykład też, bo jest chyba nawet Kirby Cafe. I to jest takie chilloutowa muzyka. No dobrze, to się wszystko zgadza na papierze. Ja nie, słuchajcie, żeby też nie było jakiegoś, że ja zarzucam, że ta muzyka jest zła, niedobra, żebyście jej nie słuchali. No wręcz przeciwnie, ja uważam, że tym bardziej powinniście ją przysłać. Ale jak wiesz, porównuję to do innych znanych japońskich marek, a szczególnie od Nintendo,
to ja mam takie wrażenie, że pod kątem jakiegoś tam pomysłu, żeby trochę poeksperymentować, i ja właściwie liczę na to, bo w Forgetland dotychczas, co nam pokazano, oprócz samej wersji demonstracyjnej, tam będzie multum plansz, różnych plansz będzie. I ja na przykład bym chciał faktycznie, żeby jakieś mariaci nagle mi wyskoczyli, naprawdę takie jakieś szalone, odjechane pomysły. Coś takiego bym chciał bardzo usłyszeć. Ja wiem, że ktoś powie, że to jest taka ugrzeczniona, platformowa produkcja dla trzyletnio graczy. Okej, dobra, to okej. O to miałem właśnie. Trochę źle się zrozumiałem, dokładnie, więc gdybym miał podsumować te nasze myśli, bo ja się mogę pod tym podpisać, rzeczywiście, że brakuje tej różnorodności gatunkowej, i to jest akurat fakt, rzeczywiście, no takich utworów, nie wiem, jazzowych, rockowych, metalowych raczej tam nie usłyszycie. Raczej to Kirby jest bardzo bezpieczne, jeśli chodzi o melodię, ale z drugiej strony ona jest przyjemna dla ucha. I myślę, że to jest właśnie najważniejsze. Wiesz, dzieciaki, które będą grały w Kirby'ego, no raczej nie spodziewają się nie wiadomo czego. One spodziewają się, że ta mała, słodka, różowa kulka będzie po prostu biegać w prawo dalej, a ta muzyka po prostu będzie im sprawiała radochę. I to jest clue tak naprawdę całej serii związanej z Kirby'em. Natomiast, i tutaj zrobimy płynne przejście do kolejnego tematu, mianowicie Kirby Forgotten Land. Tutaj spodziewam się rzeczywiście pewnych zmian, o których ty tam wstępnie powiedziałeś, za chwilkę to rozszerzysz. Tutaj spodziewam się pewnych zmian. Nie spodziewam się może aż takiej rewolucji, jak to było w przypadku The Legend of Zelda, tak? Gdzie w Breath of the Wild dostaliśmy w ogóle coś zupełnie niesłyszalnego w poprzedniej grach, ale myślę, że można by było tutaj postawić na coś, co można było usłyszeć, nie wiem, w Mario Odyssey na przykład, czyli tak jak powiedziałeś, będziemy mogli odwiedzić ileś światów, ileś różnych plansz i każdy będzie się charakteryzował, przynajmniej ja mam taką nadzieję, że będzie się charakteryzował swoją własną muzyką, czyli co innego słyszeliśmy na przykład w tym pseudo-apokaliptycznym mieście, w którym się znaleźliśmy, a co innego usłyszymy, no nie wiem, tam widzieliśmy w tym króciutkim trailerze, że pojawił się jakaś lodowa plansza chyba, jakaś wulkaniczna i tak dalej, także ja spodziewam się właśnie takich melodii, które w pełni oddawałyby klimaty tych właśnie miejsc, jednocześnie zachowując ten magii z Kirby'em. Nie wiem, jak ty to jeszcze odbierasz. Ty jesteś strasznie krytyczny, jeśli chodzi o Forgotland. Nie, no bez przesady. Nie jestem strasznie. A czy ty chcesz usłyszeć moje pierwsze wrażenia, tak? Z wersji demonstracyjnej. Tak, dokładnie. Nie, no, żebym się tutaj na swoją obronę powiedział, to znaczy ja na samym początku podcastu od razu powiedziałem, że to jest Kirby, o którego ja walczyłem. W końcu Kirby pochłania wszystko, dosłownie. Wszystko. Nawet auto. I staje się tym przy okazji. I to jest właśnie, pokazuje kreatywność deweloperów od Nintendo, że oni czasami coś takiego nieoczywistego pokażą, co się później, ja sądzę, że ta gra zrobi dużą furorę. To znaczy, ja już mam nadzieję, że ta gra troszeczkę będzie trudniejsza, bo ja sobie wybrałem zaraz na samym początku tę wersję trudniejszą. Te dwie plansze, które tam były, czy te dwa światy, które nam pokazano, no to nie było jakoś specjalnie łatwe, trudne, znaczy się. I pamiętam, że no, jak tam się stajesz automatem do napoi i zaczynasz strzelać tymi puszkami, no to masz, że jesteś prawie jak ten komando i wszystkich usuwasz ze swojej drogi przeciwników. To znaczy w ogóle zamiana się w auto, pochłaniasz auto i nagle jeździsz autem, i pozostałe przedmioty, które tam się później pojawiają. Później widziałem na tej wersji zapowiadającej grę tam mnóstwo innych rzeczy jeszcze Kirby będzie mógł robić i to mnie już kupuje. To znaczy mnie kupuje kompletnie ta mechanika. Tylko ja mam taką nadzieję,
że ta mechanika będzie w pełni tam wykorzystywana, bo na razie na wersji demonstracyjnej to faktycznie wyglądało tak, że jak się zamieniasz auto, to dzięki temu możesz otworzyć sobie drogę, przejście do innych jakichś miejsc planszy, czy na przykład w przypadku pachołka możesz sobie odblokować strumień wody, który cię tam, nie wiem, wybije do góry. Tak więc ja mam nadzieję, że mnóstwo będzie takich rzeczy poukrywanych i za pomocą tych nowych, jakich powiedzmy, elementów tej gry, to pozwoli nam doznać taką większą interaktywność tej gry planszowej, bo jak na przykład Super Mario Odyssey znowu do góry nogami trochę wywrócił myślenie o grach platformowych, bo tam dzięki tej czapce, na której głowie Mario nosi i możesz zamieniać się w różnego, jak rzucisz, to się zamieniasz w postać, na którą ta czapka opada na głowę danego na przykład jakiejś tam postaci, choćby nawet dinozaurem możesz być, to moim zdaniem to bardzo dużo zmieniło i tak w przypadku mi się wydaje, że Kirby'ego to jest ten trochę sam pomysł. Dlatego ja liczę na to, że faktycznie te elementy będzie można później wykorzystać. Ja się bardzo dobrze bawiłem, mimo tego, że była gra łatwa. Mam nadzieję, że będzie troszeczkę odrobinę trudniejsza. Nie mówię, żebym zaraz rzucał padem, jak ktoś gra w Elden Ringa, ale żeby faktycznie momentami czuć jednak, że ta gra trochę ci pokazuje palcem, że nie będzie tak łatwo. No i też dużo sądzę, że będzie pokrywane jakichś sekretów i dzięki właśnie tym umiejętnościom to nam pozwoli je odkrywać. Natomiast jeżeli chodzi o samą muzykę, nie zapadła mi jakoś za bardzo w głowie, to znaczy ona sobie tam leci i się boję tego, że ta muzyka może być niestety takim trochę tłem. To znaczy ona tam nie będzie odgrywała jakiejś tam większej roli, tego się obawiam. Oprócz jednego oczywiście bardzo znanego motywu zwycięstwa, jak Kirby tańczy, jak pokona danego jakiegoś tam powiedzmy bossa. Dlatego ja mam nadzieję, że usłyszę jakieś popularne, znane tematy, może w nowych, jakichś powiedzmy nietypowych aranżacjach i też to, o czym tobie mówiłem przed chwilą i naszym słuchaczom i też widzom, że bardzo bym sobie życzył tego, żeby ta muzyka troszeczkę poszła o jeden krok dalej, że mam nadzieję, że kompozytorzy troszeczkę mieli więcej możliwości pod kątem eksperymentów i faktycznie będę mógł tych mariachi albo jakąś taką muzykę folkową gdzieś tam usłyszeć. No nie wiem, bo na razie sądzę, że ja na pewno w to zagram, na bank, preorder już złożony. Paweł zresztą będzie pisał też recenzję. Tak więc ja na razie mam zielone światło dla tej gry. Na razie specjalnie zrobię sobie przerwę od Elden Ringa, żeby zagrać w Kirby'ego. No i czekam cierpliwie. Czekam, nawet Triangle Strategy nie ruszyłem, bo wiem, że to jest kolejna gra, która pochłonie mnie na kilkadziesiąt godzin. Ty teraz to ogrywasz, bo będziesz recenzował ścieżkę dźwiękową, tak więc prawdopodobnie przy którymś z podcaście może będziesz już mógł coś powiedzieć o muzyce. Ale Kirby na razie pod kątem tej nowej odsłony Forgotten Land ja jestem jak najbardziej na tak. Dobra. No teraz moje zdanie jest takie, jeśli chodzi o Kirby Forgotten Lands, to są takie zmiany, których oczekiwałem od dawna. Bądźmy szczerzy, formuła Kirby'ego pod tytułem idź w prawo i zjadaj co się da, no troszkę się zastarzała. Troszkę się zastarzała i wypadało zrobić pewne zmiany. Dlatego na początku myślałem, że wyjdzie na Switcha kolejny Kirby, no to znowu będzie to kolejny platformer. Taki typowy platformer, a tutaj poszli w taką stronę, w którą poszło Super Mario 64, Mario Galaxy i Odyssey, i to jest dla mnie największy plus. Naprawdę, jeśli jak zagrałem w to demko Kirby'ego, ja byłem zachwycony, że miałem taką prawie pełną dowolność tego, żeby się poruszać w wiele stron. Również ten system zjadania, w cudzysłowie zjadania różnych rzeczy, dzięki którym możemy odblokowywać i odkrywać różne tajemnice, to jest po prostu fantastyczna rzecz. I nawet nie przeszkadza mi to, że to jest tytuł aż za łatwy, jeśli mamy cztery. Przez ostatnie x lat ogrywałem różne tytuły, które były dla mnie wymagające, nawet trochę za bardzo.
No również ostatni rok był dla mnie taki no dosyć intensywny, więc takie tytuły jak ten bardzo mi się przyda na odstresowanie. I trzymam kciuki, żeby to się udało. Myślę, że to się uda. Nintendo jest mistrzem, jeśli chodzi o gameplaye i o game design, więc tutaj akurat nie mam się czego aż za bardzo obawiać. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, to jest to, co powtórzę. Ja nadal liczę na tę magię Kirby'ego z jednej strony, z drugiej strony jednak rzeczywiście fajnie by było, gdyby rzeczywiście trochę poeksperymentowali i pobawili się gatunkami różnymi. Ja przesłuchałem sobie tę muzykę w grze i brzmi naprawdę spoko. Czuć jakoś tą orkiestrację, niemniej jednak jest trochę tego za mało, abym wydał taki ostateczny wyrok, czy to jest dobrze, czy nie. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Premiera już dzisiaj, czyli w momencie, kiedy publikujemy ten odcinek. Mario, tak kończąc powoli, bo się zbliżamy do końca, chciałbym ciebie tak zapytać, w kontekście tego, co działo się przez te ostatnie 30 lat z Kirby'm i to, co zobaczymy, mam nadzieję, w Forgotten Land, chciałbym cię zapytać o to, jak wyglądać będzie twoim zdaniem przyszłość serii? To znaczy tak, bo ja się też zastanawiałem, przygotowując się do tego dzisiejszego podcastu, jak zobaczyłem te pytania od ciebie. To znaczy, jeżeli Kirby, ten Forgotten Land, odniesie sukces, a sądzę, że odniesie sukces, bo potrzebujemy teraz radosnych platformowych gier, żeby trochę nam oświeciło momentami te szare dni, to ja sądzę, że ta gra będzie kontynuowana. To znaczy będzie kontynuowana pod kątem chyba takiej formy. Może bardziej rozbudują. Ja nie mówię, że to będzie zaraz Kirby w otwartym świecie, gdzie trzeba będzie szukać znaczników i skakać z wieży. Nie, ja sądzę, że Kirby ma duży potencjał, ale to wszystko będzie uzależnione od tego, jak bardzo będą chcieli twórcy z HAL Laboratory eksperymentować. Jeżeli gra odniesie sukces sprzedażowy, to sądzę, że oni dostaną zielone światło na produkcję kolejnej odsłony. Powiedzmy w takiej formie, jaką dzisiaj, czyli w dniu premiery, będziemy ogrywać. Tylko i wyłącznie sądzę, że to jest jakiś taki coś, co może tej grze pomóc w rozwinięciu skrzydeł i w dotarciu troszeczkę do większego grona odbiorców, bo jak ja tak, wiesz, patrzyłem na te poprzednie produkty, no to powiedzmy sobie szczerze, że tam starano się wprowadzać jakieś eksperymenty, że dla czterech graczy naraz na jednym ekranie, że każdy zamienia się w inną postać i tak dalej, ale to już widzieliśmy w wielu, wielu innych grach. Ja sądzę, że tutaj ta gra Forgotten Land może faktycznie otworzyć drzwi i pokazać, że ta różowa kuleczka ma jeszcze w sobie wiele ciekawych rzeczy do, że tak powiem, poukrywanych i do pokazania. No i, ale też sobie powiedzmy sobie szczerze, że to jest bardzo fajny materiał, tak, na kolejne produkcje. No i też liczę na to, że będą dalej eksperymentować z muzyką. Tak więc moja taka jasna odpowiedź jest taka, jeżeli póki będą eksperymentować w taką stronę, jaką widzimy w Forgotten Land, no to jest duża szansa, że no ta seria będzie dalej się tam gdzieś, powiedzmy, rozwijała, tak? Tak więc z mojej strony chyba tyle bym tutaj dodał. Mm-hmm. No jakbym miał powiedzieć, to tak. To, co widzieliśmy w demie Forgotten Lands, myślę, że to jest tylko jedna setna tego, co zobaczymy w całej grze. Tak? Mogliśmy zobaczyć to, jak ta gra się sprawuje na samym początku. Myślę, że z czasem tych nowych mechanik będzie dochodziło. Tak? Będziemy mogli tam przecież ożywiać to miasto Whittle Dee, tak? Pamiętasz? Dokładnie. Więc myślę, że to nas czeka i jeszcze pewnie innych rzeczy. Jeśli chodzi o tę przyszłość, to jest to, co ty powiedziałeś, że Forgotten Lands, myślę, jeśli się sprawdzi, jeśli osiągnie sukces, a myślę, że osiągnie, bo magia Kirby'ego jest widać
duża i potężna i nie zna żadnych granic. Jeśli no sama to się... reakcja na koncert, tak? Na 30-lecie. O, dokładnie. Sama reakcja była ogromna. I jeśli Forgotten Land rzeczywiście się uda, no to rzeczywiście otwiera to furtkę na dalsze eksperymenty, dalsze bawienie się formułą z Kirby. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, no dalej liczymy na to, że chociaż nie wiem na ile to się sprawdzi, dalej liczymy na to, że Nintendo w końcu sypnie groszem i da troszkę więcej pieniążków na powstanie lepszego soundtracku, fajniejszego. No mówię, Forgotten Land na ten moment dla mnie brzmi dobrze, jakąś tam orkiestrację słychać, no zobaczymy jak to będzie wyglądało w dniu premiery. No niemniej jednak Nintendo, no dobrze by było jakbyś trochę się postarał bardziej. Może bardziej, tak że to powiem. Stać na to. Ja mam takie wrażenie, że oni nie mają oddziału, departamentu, który się zajmuje takimi rzeczami, jeżeli chodzi o muzykę. Wiesz co, powiem to tak. Nie spodziewałem się rewolucji po tej grze. Raczej chciałem, żeby dalej szło tą samą linią, którą idzie od 30 lat. Natomiast jeśli chodzi o kolejną grę ewentualnie, która by wyszła, to jeśli chodzi o muzykę, to liczyłbym na taki przewrót, taki jak był w przypadku Before the Storm, Breath of the Wild. Liczę na jakieś takie... Też jeszcze Mario and Rabbids, pamiętajmy też, no ale tam wiemy, kto pracował, Grant Kirkhope, tak? Grant Kirkhope, dokładnie. No a tutaj Nintendo, no... z kim mógłby współpracować ewentualnie? Nie mam bladego pojęcia. Ja sądzę, że to jest chyba kolejny temat na inny podcast o tym, jak... Jacy kompozytorzy, którzy nie są specjalnie byli związani z marką Nintendo od samego początku i nie są Azjatami, to współpracowali, tak? Bo już trzeba byłoby kiedyś powiedzieć o Davidzie Wise, tak? Który no, jest taką trochę legendą, jeżeli chodzi o produkcję do gier Nintendo. No ale nie wiem, jakby kończąc ten temat, no to chyba wszystko, co było ważnego do powiedzenia, to chyba tutaj ujęliśmy to. Zmieściliśmy się w godzinę 15 minut, tak więc jest dobrze. Nie, chciałbyś coś jeszcze tutaj dopowiedzieć? Nie, co mieliśmy powiedzieć o 30-leciu Kirby i o Forgotten Lands, myślę, że powiedzieliśmy bardzo dużo. Jeśli wy, słuchacze, chcielibyście się podzielić swoimi historiami, swoimi odczuciami związanymi z muzyką z gier serii Kirby, dajcie nam o tym znać, napiszcie w komentarzach na stronie, na YouTubie. Również zapraszam na naszego Discorda, tam też możecie się wypowiedzieć. Tam są naprawdę bardzo, bardzo wartościowe osoby, które pomagają, tak więc zachęcamy. Dokładnie. I też ja bym chciał dodać, słuchajcie, bo już minął rok, odkąd nagrywamy podcast Słuchaj Gier. I też powoli się też do takiego rocznicowego, czyli grubo do 50 z Pawem zbliżamy, tak więc na pewno coś z Pawem nie wiekowo, po prostu do 50 odcinka się zbliżamy. Tak, do 50 odcinka. I chyba tutaj Paweł też i też jakby w imieniu naszych dotychczasowych gości i przyszłych gości bardzo wam serdecznie dziękujemy za te słuchanie nas przez rok, za te wspieranie, za te komentarze, te wszystkie łapki w górę, łapki w dół, też odzwoneczku nie zapominacie. Tak więc bardzo wam za to serdecznie dziękujemy, bo naprawdę czujemy się przez to doceniani, to, że to, co robimy, że to, co poświęcamy ten czas, jakby nie idzie na marne i też dzielimy się z wami tą naszą wiedzą na temat dokładnie, świata muzyki. Dokładnie. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za wszystkie słowa, za całe to wsparcie, a zanim dobrniemy do tego 50 odcinka, to warto powiedzieć, że to był 47 odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony żegna was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... A jak zawsze uroczo, może teraz jako żółta mała kuleczka, uśmiechnięty, posyłający wam dużo pozytywnych myśli, kłania się w pas jak zawsze Mariusz Borkowski. Do zobaczenia i do usłyszenia. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.